Siema, tutaj jest PartiaTix, a dzisiaj gramy sobie Czym wyjść z brązu, czyli seria, która trochę umarła, ale uznałem, że trzeba ją powrócić. Zobaczymy, jak to wyjdzie. No nie wiedziałem ostatecznie, czy grać w brązy, czy nie, ale mam swoje konto, tak jakby swoje konto w brązie, na którym nikt poza mną nie gra, także można uznać, że jest moje. Także tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, co dokąd w brązach. Także nie wiem, co z nimi zrobić, czy grać na nich, czy nie. Na razie będę grał sobie na tym koncie. I zapomniałem wziąć cokolwiek zamiast Smite'a. Także trochę Lipton. Także trochę lipa, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. No w dupie z tym. Wydaje mi się, że i tak jest szansa, że zaoram tego gościa. Także oczywiście co do czym wyjść z brązu, to nie jest poradnik, a raczej taki jakby ironiczny film, w którym pokazuje, że no łatwo jest bardzo wyjść z brązu. No i tyle chyba. Także to nie jest raczej poradnik. Znaczy poradnik. No nie wiem, ktoś zobaczy niby, jak sobie gram. Może to mu coś da, nie wiem. Renekton jest tak prostą postacią, że wydaje mi się, że no, wystarczy to piknąć i tym, no i tym wygrywasz, nie? No to jest tak głupia postać, tak łatwa w early. No raczej polecimy sobie pod AD i spróbuję ich zaorać, no, w kilka minut, nie? Wtedy jest największa szansa na wygraną Renektonę, bo Renekton no słabszy w lejcie jest. Słaby jest w lejcie, także. No właśnie, o to chodzi. To jest Renekton. Na cokolwiek. Także może na drugi level wezmę E i go zabiję po prostu. Chyba tak zrobię. No, chyba tak zrobimy. O, on już bił drugi. Także tyle. To jest Renekton. To nawet nie potrzebuje summoner spelli. To jest tak prosta postać. Oczywiście to jest chyba brąz albo silver. Nie jestem pewny, bo tu jest. Tu jeszcze placementy nie są tak grane. To jest właśnie problem. No ale. Ja zabiję go od razu chyba. On powinien we mnie lecieć. Tak. No także Renekton. Nie polecam tego czempiona, jeżeli chcecie być honorowymi graczami, ale jeżeli zależy wam na wyjściu z brązu, pikujcie to. Także no, dobra postać bardzo. W sensie no, strasznie łatwy po prostu Renekton. Dobra, także mamy 2-0 przed pierwszym cofnięciem do bazy. Gościu padł już dwa razy. Możliwe, że poszedł AFK. Nie jestem pewny w brązie, jak to działa. Już dawno tu nie grałem bardzo, także może być różnie. Weźmy sobie budkę. Ogólnie Renekton to jest taka postać, którą mocno puszujecie linię i próbujecie coś tam na midzie też ugrywać. Tak widziałem, że ludzie często grali. Wydaje mi się, że to jest dobra technika, bo Renekton dobrze bardzo puszuje linię. I mocno bardzo wygrywa na linii. Także on może sobie na to pozwolić. I to bardzo skutecznie, myślę, to powinno działać, taka zagrywka. Czekajcie, nagrywam to, prawda? Tak, dobra. Także no, także wydaje mi się, że tak się powinno grać na Ektonem. Zobaczymy, jak będzie mi szło. Może też tak. Pewnie będzie mnie obijał z tych swoich wiatrów pieprzonych. No ja sobie pola schituję jak na razie. Chyba sobie wbiję tego furię i spróbuję go ubić, nie? Master przyszedł. Wydaje mi się, że no niby i tak mnie nie za. To kurde, nieźle. To dobra postać. Patrzcie na to. To jest dobra postać w dupę. Gościu mi gankuje, ja mam Reda teraz, także no, chciałbym go zabić. Renekton, ludzie. Tak
No naprawdę, no, chyba cały filmik będę mówił, że jest tak głupia postać, no ale to jest tak głupia postać, no bo to... No widzieliście to, no co to było w ogóle? Znaczy może... Może za dużo grałem u siebie trochę, żeby... Ten i trochę się tak jakby... spinam do tej gierki, żeby nie było, że nie jest tak luźne jak kiedyś, jak grałem na tych brązach. No bo jednak, wiecie, nie pamiętam jak to działało tutaj. Jeśli widzicie, ja mocno wygrywam na linii, dlatego teoretycznie powinienem schodzić z tego topa na bota tam, na mida, znaczy na mida, na bota tam, nie. Ja pieprzę, no nie wiem co ja mam tu zrobić z tą gierką. Gościa tak, no może się za bardzo spinam z tej gierki. No i nie wiem, pójdę może na mida. Tak jak mówiłem, no wydaje mi się, że to jest dobra zagrywka. Zagrywka, technika gry na tym czempie. Nie może zabić tego. Nie dogonię, przecież mam buta. Torzem zrobił E. On tu rzucił warda? Chyba tak. Chcesz się ponapieprzać gość? To nieźle. Odświeżę sobie to. Będę wiedział kiedy będzie redzik, także mogę tutaj w każdej chwili przyjść po prostu i go zabrać. Black Cleaver, wydaje mi się, że to będzie dobry item na pierwszy, przed Hydrą. I tak mam dobry sustain już. Także, no, także zrobimy sobie Black Cleavera. Dobra. Zrobimy sobie Black Cleavera, Hydrę, Jomu. No takie tam. Także wątpię, że zrobię te itemy. Znaczy, ja niby mam 4-0, ale to jest jednak Early. No Early ta postać jest bardzo silna, także tutaj tym bym się tak bardzo nie sugerował. To niezły ten rynek. Tutaj właśnie zrobię coś takiego, że dam jak najwięcej mobów, żeby mu umarło, widzicie? Chcę, żeby jak najwięcej mobków mu umarło pod tym turetem. Właśnie o to chodzi. Teraz mnie trochę jego moby ponapieprzały. W sobie dodamy. Możliwe, że on tu podejdzie, patrzcie. Jak taki gościu jest cwany, robi coś takiego. To, że mu ograł. Nie, gówno. Myślałem, że lepiej to wyjdzie. Jak zwykle. Myślałem, że go zabiję na hita, ale no mam na całego Black Cleavera, także to było bardzo mało prawdopodobne, no bo jednak mam tyle hajsu w plecaku. Furia chyba spada, nie? Jak się nie walczy. Ta, 4 furii na sekundę spada. Co cofnijcie do bazy pewnie cała. Nie, nie cała. Spoko. Pójdźmy sobie może, no nie wiem czy na topa iść. Teoretycznie powinienem, jak już spuszowałem tego jednego tureta, pójść na przykład na bota pomóc i chyba to zrobię. To jest taka seria, gdzie no nie muszę jakby jakoś tam starać o jakieś te, znaczy ogólnie to tak nie jest. Jak ja gram teraz full upę na przykład, to też się jakoś nie staram bardzo, żeby przedłużyć grę. No kiedyś, jednak jest różnica jak tak spojrzeć na kanał wstecz. Jakaś tam jest. Chodź tutaj Infernala zrobimy. Ja nie mam tego, szkoda. Dobrze. Mam smite'a, więc to może mi się w końcu coś przyda ten smite. Za 570 uderzam. To nie jest zła postać. Za wcześnie trochę tam R-kę użył. Kurde, podrzuci mnie. Nie, nawet asysty nie mam z tego typeczka. Widzicie? I dobrze, że tam zszedłem. Mamy Drake'a i wzięliśmy chyba trzech typków.
Także, czy czterech. Czterech chyba nawet. Kurde, dostałem od tego Tureta za tyle HP. 10 minut trwa ta gierka, trochę krótko. Nie wiem, czy oni open bot. Nie, oni chyba nie robią tego. Oni. No to jest brąz, więc tutaj chyba się nie robi open mid. Chyba. Mam reda, więc. Nie, nie mam reda. Myślałem, że mam. Sprawdźmy, czy na redzie jest gościu. Poszedł na te. Tam jest trochę farmy, to sobie polecimy. Polećmy sobie. A, już stracę tą farmę prawie całą. Szkoda, szkoda, no ale. Kurde, nawet jednego moba nie wziąłem stamtąd. No ale push mam strasznie dobry. Zacny. No i dobra. 2300, 1000 golda im brakuje do tego. Patrzcie na to. No i pięknie. Ma tutaj kilka hitów, tak? W sumie dżunglę też mogę robić tak naprawdę ze smite'em. Czym wyjść z brązu? Smite Renekton top. Tak się wychodzi z brązu, ludzie. Tak się wychodzi z brązu. Trochę się spiąłem w tej gierce. Nie pamiętałem, żeby oni aż tak słabo grali, naprawdę. Ale też ja mam Renektona, także no nie ma co się podniecać. No nie wiem, czy ich puszować. Nie chcę, żeby ta gra trwała 15 minut, a na to się wszystko zapowiada. Ale w sumie. To farmy w 12 i elo. No bo nawet ładna tą farmę utrzymałem w miarę. Dobra, dwa turety padły i na midzie jeden. Weźmiemy sobie hydrę i budkę poleciał. Budka raczej. Nie, no Merkurkiem poleciał. Chyba Merkurki. 800, 2300 i no 800 to jest 3100. Także poczyścimy może troszeczkę dżunglę, bo w końcu po coś mam tego smajta, nie? Chociaż nam idzie sporo farmy, a Eni jest supportem, tak? Kasiopeję mamy, dobra. Dobra, zróbmy sobie raptorki. Tutaj chyba gościu postawił warda, także nie chcę tam wchodzić za bardzo, bo mnie wypieprzy z butów. Nie byłoby dobrze. Tu nikogo nie ma. Nie wiem, gdzie jest. Nie wiem, gdzie poszedł ten. Oni mają ziaje na midzie w ogóle? A nie, oni mają. Co nie mają na midzie? A, Veigara, racja. Kurde, nie wzięte. To najśk. Ten push Renektonem jest dosyć dobry. Zaczaiłbym się na nich jakoś. Nie wiem, może coś wyjdzie. Jakiś Filip z konopi wypieprzy w nich. Może coś wyjdzie. Tu jakiś wyskok w buszu. Czy nie mają tu warda? Te karakany? Nie mają. Te galio, ja pieprz. A Boże. Oto R-ka. Kurde, nie ma tu żadnych mobów. Luksanka. O Boże. Ta luks. Ta luks. To niezłe skilla. Padłem? Nie, nie padłem, żyję. Nice. Dobra, spoko to wyszło. Kurde, dobry ten rynek, ten ludzie. Miała postać ogólnie strasznie mocna, także nie ma co się dziwić, że jednak tak zaorałem, nawet w brązie.
Znaczy w brązie to powinno bardzo dobrze działać, lepiej niż, nawet lepiej niż na jakichś dywizjach, chociaż Renekton działa bardzo dobrze na chyba każdej dywizji, na topie, na early, ciężko go zaorać, ma dobry DMG strasznie, stuna ma, sustain na linii dobry, doskok, no postać idealna. Dobra, dzięki za reda. Po coś mam tego smite'a, widzicie? Po to go wziąłem. Tam pisaliście kiedyś, że co ty tak temu junglerowi bierzesz? No i to, teraz biorę smite'a, żeby nikt tego nie pisał. Teraz jestem junglerem, tak? Co mi tu będziesz pisał? Że ja coś biorę? Serio? Ten ma full HP tym razem. Nie ma nic. Wardzik tam chyba padł właśnie, to mi się wydaje. O kurde. Nie trafisz mnie zerki i tak. Może trafisz? Nice, mam. Słuchajcie, zabiłbym tą Lux. W ogóle furia mi się ładuje sama z R-ką. Kurde, mocne to. Gościu nie ma flesza, także nawet się nie boję, że we mnie flesz, nie? Kurde, mocno. Tu idzie master. Ja bym na niego wypieprzył. Ładnie się leczę z tym redem. Chłopie, gdzie ty się odpalasz? Wypieprzaj lepiej. Już zaczyna, już widzę te komentarze. Śmiejesz się z brązów, typie. Fajnie, fajnie, a sam gorzej grasz. No, trudno. Może się śmiać i gorzej grać, tak? Czy nie? Soapina Cat. Bot KWS Stats. To ładny nick. Yomu, wydaje mi się, że będzie całkiem fajne tutaj. Poleciłbym sobie też Sterraka, on jest dobry dosyć. Chociaż tego Hextecha bym poleciał bardziej. Hextecha? Hexdrinkera. Poleciałbym chętniej niż to. 18 minuta. Dobrze, myślałem, że gierka się. Bałem się, że gierka się skończy w 15. W sumie tak mówiłem, że będę ich puszował ostro i ten. No, ostatecznie jednak trochę odpuściłem, żeby gierka trochę dłużej potrwała. Ja mam smite'a przecież. Czy ja to zrobię w ogóle? Nie, za mu to spokojnie to zrobię. Teraz to powinno paść. O nie! Nie! Ty karakanie pieprzony! Jak to się odnowiło? Odsuń się od tego. Dobra, wielkie dzięki. I to jest właśnie... To jest właśnie dobry koleżka z brązu, tak? Czy innego silvera. Kurde, jak gościu zniknął. Luxanka. A często ma strasznie tą barierę, ten Veigar. Kurde, dosyć często, nie wiedziałem, że to jest aż tak częste. Wziąłbym sobie wilczki, których oczywiście nie ma. Master, no master chociaż dobrze farmi, tak. Dobra. Cooldowny mam dosyć duże w sumie jeszcze. Wypieprzył mnie. Ciekawi mnie, czy master będzie szedł po tego, po to blue. Chociaż wygląda, jakby sobie już jednak tu nie szedł. Niestety. Kurde, o, padł. Kurde, moc.
A jak mnie uratowali! O kurde, mam kwadrę. O nice. Penta tu miałem. Pieprze pęty miałem. Please report Galio i Yellow. 11-0. Także no, wraca Spartiatics, który ma dobre fragi. O kurde, co się stało? Gram na brązie. A, to ciekawe. Weźmy sobie to. Wydaje mi się, że W powinno się maksować, chociaż nie jestem pewny. Znaczy, jako drugie oczywiście. Żeby nie było. Farma nie najgorsza, wydaje mi się, chociaż mogłoby być lepiej, jednak trochę biegałem po tej mapie. Jomu i Hexdrinkera, nie, 21 minutek gierka, okej, okay. Przynajmniej tyle, no myślałem, że będzie krótsza. Dużo w sumie. Na szczęście się nie zawiodłem na brązikach, którzy... Prosta zasada, never surrender. To jest dobra zasada, dzięki której zacząłem nagrywać na brązie kiedyś. No. To jest właśnie bardzo dobry. No bez tego ciężko nagrać jakiś dobry build. Na przykład full upę coś tam, żeby to fajnie w ogóle jeszcze wyglądało. No ciężko. Na brązie. Never surrender yellow. Tam jest dwóch, ta dwójka poszło. Kurde moc. Nie użyłem jołmu niestety. Wederki nie użyłem. A, dobra, już ich najlepszy gościu nie żyje. To niezła giereczka, ja pieprzę, palce lizę. Taka gierka. Gówno. No ale... Przyjemnie się gra chociaż. 240... 2450 muszę mieć. No wezmę już chyba tego Tureta. No nie wiem, czy jest sens przeciągać tą gierkę tak naprawdę. Teraz moglibyśmy, wydaje mi się, że nawet skończyć. No bo oni nie mają szans mnie zabić. Nie, co ty robisz? On zaraz puści tą tarczkę właśnie, go zaraz zabije. Kurde, nie padł. A widzieliście? A przeżył kombo asasyna Renektona. Jednak się da. Ale tylko nieliczni potrafią. Wydaje mi się, że master może się we mnie wpieprzyć, a potem ten gościu zerkować. Wtedy by mnie zabili. Kurde, mocno. Ja pieprzę. Klikasz sobie reczkę i masz plus 500 HP. Haha, pokonaj to gówno. Jest doskok, stun, hile, 500 HP po prostu na jeden przycisk. Ja pieprzę, ta postać jest tak głupia. Ona jest dla ludzi, którzy naprawdę już są w depresji i chcą po prostu wyjść z tego brązu. Albo jakiejkolwiek dywizji. Tyle. Zostawcie suba i ocenę. Mam nadzieję, że się podobał Renektonek. Na razie.